Znajdujemy się w Fibrebrun na szczycie góry. Niedostateczne warunki śniegowe troszeczkę okroiły nasz plan dzisiejszy związany z freeridem, ale mieliśmy o tyle szczęście, że spotkaliśmy zawodnika Red Bulla austriackiego, jeden najlepszy w sumie Austriak, który lata na lotni, jak się nazywa. I zaraz zobaczymy jego start i jakieś, mam nadzieję, manewry w powietrzu. Znajdujemy się właśnie w sklepie naszego przewodnika w Fibrebrun. Sklep nazywa się Snowsport S4. Taką mam ulotkę, broszulkę. W tym miejscu, oprócz tego, że możemy sobie fajnie skręcić na przykład narty albo odświeżyć je w serwisie, możemy również skorzystać z usług instruktorów i zapisać się na przykład do szkółki narciarskiej. W Fibrebrun odbywa się jedna z edycji najbardziej prestiżowej imprezy freeride'owej na świecie, Freeride World Tour. Dlatego ten sklep pewnie też jest tak dobrze wyposażony w cały sprzęt lawinowy, który zaraz przetestujemy. Zapraszam. Mały człowiek, mała zabawka. Duży człowiek, duża zabawka. Ostatni dzień w Fibrebrun. Dzisiaj dzięki uprzejmości Romana, który stoi tu po środku. Hi Roman. Możemy sobie przetestować taki sprzęt jak airboardy i takie rowerki śmieszne. I co? Próbujemy się tym bawić w snowparku właśnie, takim malutkim. Zapowiada się całkiem nieźle. Nie będę powtarzał, że znowu się świetnie bawimy. Bo tak naprawdę nie jest, bo to jest naprawdę ciężka praca. No i sami zobaczcie. No, więc Fibrebrun opuszczamy. Jedziemy dalej. Obertauer. Tak?